Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was bardzo krótki filmik. I w tym moim filmiku dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak sobie ułożyć fajnie takie serwetki na stole. Jeżeli mam jakąś imprezkę, obojętnie, czy to urodziny, czy imieniny, czy święta. Tak jak ja tutaj mam, bardzo prosto, że łyżka, widelec, nóż. Nóż zawsze tym brzegiem, co się kroi, do środka. Jak również możemy sobie zrobić taką fajną jakby torebkę z serwetki, do której włożymy łyżkę, widelec i nóż. I to dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak to idzie. Tutaj mam serwetkę zwyczajną. Taka serwetka. I ona przeważnie jest złożona w cztery. Tak, jest złożona, już gotowa, złożona. Bierzemy sobie taką serwetkę i tym czubkiem tutaj, gdzie ona jest jakby złożona, bierzemy tam, gdzie prawa nasza ręka. Dwie ręce, prawa ręka i tutaj jest jakby czubek tej serwetki. Mogą być jednokolorowe serwetki, mogą być różnokolorowe serwetki. Ja Wam dzisiaj pokażę na dwukolorowej, żeby się Wam dobrze było jakby uwidaczniało. Bierzemy teraz ten czubek serwetki, łapiemy i tym czubkiem dochodzimy tutaj do końca tej serwetki, czubka jakby. I ciągniemy teraz tu do góry i tutaj do domu i tutaj do dołu, żeby było po prostu równo. Bierzemy drugą część. Drugą część również nakładamy, ale już troszeczkę wyżej, z półtora centymetra, można powiedzieć. I to jest ta druga część tej serwetki. Następną część serwetki i również taka sama odległość, jak tu musi być. Dociągamy, patrzymy, żeby było tutaj równo wszystko i wtedy równamy tu i tutaj. Tą czwartą część nic nie robimy, zostawiamy. Teraz bierzemy tą pierwszą część, wkładamy jakby tutaj do środka. Tu Wam się będzie fajnie trzymało, a tą drugą część wkładamy tu. Widzicie? To jest takie wolne miejsce jakby. I tak to wygląda. Teraz jakby obracamy w drugą stronę i tak jakby jedną trzecią serwetki zawijamy i również równamy. Teraz na to jakby zawijamy tą drugą część serwetki. I równamy. Tak to już wygląda, ta serwetka. I teraz tą część tej serwetki wkładamy tu w taką wytworzoną się torebkę. Tą pierwszą dolną. I wtedy Wam będzie trzymało dobrze. To jest mała serwetka. Tak samo możemy zrobić, jeżeli mamy większą serwetkę. Tak to już wygląda ta serwetka.